Z księgi Apokalipsy Świętego Jana Apostoła. Do kościołów w Pergamonie i Tiatyrze. Ja, Jan, usłyszałem pana mówiącego do mnie. Aniołowi kościoła w Pergamonie napisz. To mówi ten, który ma miecz obosieczny, ostry. Wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. A trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet we dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was. Tam gdzie mieszka szatan. Ale mam nieco przeciw Tobie, bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balama, który pouczył balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom. I uprawianie rozpusty. Tak i ty także masz takich, co się trzymają nauki Nikolaitów. Nawróć się zatem. Jeśli zaśnie, przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Zwycięzcy dam mannę ukrytej i dam mu biały kamyk. A na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna prócz tego, kto je otrzymuje. Aniołowi Kościoła w teatyrze napisz: To mówi syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do drogocennego metalu. Znam Twoje czyny, miłość, wiarę, posługę, i Twoją wytrwałość. I czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych. Ale mam przeciw Tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpuste i spożywali ofiary składane bożkom. Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą, w wielkie utrapienie, jeśli od czynów jej się nie odwrócą, i dzieci jej poraże śmiercią. A wszystkie kościoły poznają, że ja jestem ten, co przenika nerki i serca, i dam każdemu z Was, według Waszych czynów. Wam zaś, pozostałem w teatyrze, mówię wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co jak mówią, nie poznali głębin szatana. Nie nakładam na Was nowego brzemienia. To jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasł. Jak naczynie gliniane, będą rozbici. Jak i ja. Wziąłem od mojego ojca i dam mu gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów.